Do zdarzenia doszło na ulicy Młyńskiej w Polkowicach w pobliżu ruin holenderskiego wiatraka i dworca autobusowego. Kierowca busa, przewożąc 9 osób, zawracał niezgodnie z zasadami ruchu drogowego, nie ustąpił pierwszeństwa i uderzyło w niego jadące w kierunku ulicy Ogrodowej BMW. Wyglądało to naprawdę groźnie. Bus przewrócił się na bok. Wszystkie osoby same opuściły pojazd. Po rozpoznaniu stwierdziliśmy, że pomocy medycznej, przedmedycznej potrzebowały 4 osoby. 3 osoby, które podróżowały busem, trafiły do szpitala w Głogowie. Były zaopatrzone tutaj w SOR-ze. Wszystkie poszły do domu, były diagnozowane, miały wykonywane zdjęcia rentgenowskie uszkodzonych okolic ciała, zaopatrzone rany i wszystkie osoby poszły do domu, do leczenia ambulatoryjnego. Natomiast kierowca BMW trafił do Szpitala Regionalnego Centrum Zdrowia w Lubinie. Jego stan także nie wymagał hospitalizacji. Stan ogólny dobry. Wczoraj również po zbadaniu opuściła szpital i została wypisana. Zdarzenie ostatecznie zakwalifikowano jako kolizję. Kierowca busa dostał mandat w wysokości 500 zł oraz 6 punktów karnych.